Ile znasz języków obcych? Mówię po rosyjsku, trochę, po niemiecku, po hiszpańsku i po angielsku się uczę. Najtrudniejszy negocjator w piłce światowej? Uli Hennes. Najtrudniejszy negocjator w piłce polskiej? Jakub Trabisz. Najprzyjemniejsza osoba do robienia biznesu w piłce polskiej, czyli przeciwieństwo? Bogusław Lesiądowski. W światowej? Michał Cork. Największe nazwisko, jakie mam w telefonie? Największe nazwisko, nie wiem, no Uli Hennes. Najdziwniejsze wymaganie piłkarza przy kontrakcie? Najdziwniejsze wymagania piłkarza przy kontrakcie? Najdziwniejsze wymagania, trudne pytanie. Albo w negocjacjach. W negocjacjach. Najdziwniejsze było to, że przy podpisaniu kontraktu z Bayernem Monachium pierwszym, wiesz, gdzie na stole leżało 60 parę milionów euro, Lewandowski miał pretensje do mnie i jakby chciał koniecznie wiedzieć, jakim samochodem będzie jeździł w Bayernie Monachium. Najbardziej irytujący rywal w moich czasach? Rywal na boisku. Takie, wiesz, brudne gierki, łokcie. Arek Głowacki. Najbardziej wymagający rywal. Tomek Opiński. Najinteligentniejszy kolega, jakiego miałem w szatni. Jacek Bednarz. Najbardziej kolorowy ptak, jakiego miałem w szatni. Darek Czykier. Polityk, który najlepiej zna się na piłce. Tusk. Trener o najlepszym warsztacie. Bogusław Kaczmarek. Najbardziej wymagający trener. Okuka. Ulubiony gol. Z Panathinaikosem. Kolega z drużyny, który prowadził się najbardziej profesjonalnie. Kolega z drużyny profesjonalnie? No chyba Lewandowski, no bo jakiś tam jeden mecz z nim zagrałem w drugiej drużynie Legii, więc Lewandowski. Najdziwniejsza inwestycja kolegi? Kolegi piłkarza czy tak, kolegi? Tak, kolegi piłkarza. W nightcluby. Dzień z kariery, który chciałbyś przeżyć na nowo? Mecz ze Stanami Zjednoczonymi Mistrzostwa Świata 2002. W jakiej pracy byłbyś fatalny? Jakiej pracy nie mógłbyś wykonywać? Nie mógłbym być kucharzem. Nomen, nomen. Najlepszy przyjaciel w piłce? Najlepszy przyjaciel w piłce? To trudne pytanie, bo wiesz... Albo bo kolega, jeśli nie ma przyjaciół. No wiesz co, no ja mam bardzo dobre relacje na przykład z wszystkimi w zasadzie z Legii Champions, nie? Mam bardzo dobre relacje z Wukowiczem, więc wiesz... Także no, mam z wieloma, natomiast jakby nie wiem, wiesz, słowo przyjaźń to jest trochę, wiesz, takie wymagające. Mhm. Najszybszy piłkarz, z jakim grałeś? Radek Wróblewski. Overmars, tak. Ulubiony program w telewizji? No lubię filmy na Netflixie. Ja telewizji mało oglądam, bardziej internet. Najlepszy bramkarz, z jakim grałeś? Bramkarz Maciek Szczęsny. Najbardziej niedoceniany piłkarz, z jakim grałeś? Najbardziej niedoceniany? Jacek Zieliński. Decyzja, której najbardziej żałuję z kariery piłkarskiej? Na przykład, nie wiem, odrzucona oferta albo przyjęta oferta? Nie mam takiej jednej konkretnej. No, może pójście do Górnika Łęczna. Najlepiej poprowadzona kariera kolegi poza boiskiem, czyli kolega grał z tobą w piłkę, a później zakończył karierę i super sobie poradził w życiu. No, co wielu. Jacek Magiera, Aleksander Wukowicz, myślę, że sobie świetnie radzą. Byli świetnymi chłopakami w szatni i też... A tak też... poza piłkarsko jeszcze? A poza piłkarsko, tak. Na przykład.
Aha, chodzi o ten, o jakby piłkarza, który... Który na przykład dobrze poinwestował i super sobie żyje. No to Marek Koźmiński. Myślę, że bardzo dobrze jakby ma że powiem, łeb na karku. Okej, okay, dobra. Dzięki, wszystko. Taka ankieta. No. Na koniec. To wszystko. Dzięki serdeczne. Dobra.